me saisis de mon portable. Ce message terrifiant. Considérons les différentes variables sur un coup de tête. Je me suis sentie bête. Ma proclamation envoyée. J'eus envie de laisser tomber. Et le temps s'écoule difficilement. Dzień dobry. Spotykamy się po raz kolejny w gościnnych murach Miejskiej Biblioteki, chociaż chodzi o filię numer 6 przy ulicy Orzechowej. Pozdrawiam panią Krystynę Nowicką, która jest tutaj szefową. No i ponownie spotykamy się w tym miejscu, by przedstawić wam kolejną fantastyczną osobę, rodem z Białej Podlaskiej bądź okolic, Bielczankę, która również zaczyna odnosić poważne sukcesy. Mało tego, tutaj nawet będzie mowa o marzeniach, o ich spełnianiu, o tym, że się one właśnie udaje, że się udaje właśnie spełniać te marzenia. Znajdujemy się w bibliotece przy ulicy Orzechowej, filia. Za nami w tle obrazy Piotra Kowieskiego. Również Piotr był jednym z naszych bohaterów, naszych spotkań, naszych rozmów. Film, rozmowę z Piotrem, notabene nie o obrazach, ale o książce, którą napisał, też znajdziecie na portalu Radia Beeper i na Beeper TV na YouTubie. Natomiast no, mamy fantastyczne tło. Pani Dorota już się uśmiechnęła, jak tylko zobaczyła to miejsce. I mamy nadzieję, że to tło również wpłynie na to, co pani Dorota będzie chciała państwu przekazać. No to teraz tak. Dzień dobry, Mariusz Maksymiuk. Dzień dobry, pani Doroto. Dzień dobry. Dorota Sacewicz, bo niej mowa, napisała do nas na pocztę radiową w związku z pewnym projektem, który udało się właśnie zrealizować. Forma spełniania marzeń i za moment trochę z panią Dorotą o tym będziemy chcieli porozmawiać. Natomiast, no właśnie, pani Doroto, Bielczanka. Tak, tak urodziłam się tutaj, mieszkałam przez wiele lat i nawet na górze tego budynku uczyłam się śpiewać od 7 roku życia. O właśnie, będzie mowa o śpiewaniu, o muzyce, o teledyskach, może jeszcze nie do końca o teledyskach, ale trzymamy kciuki. Zobaczymy. No właśnie, ale na pewno o krążku, który dostaliśmy w prezencie. Pozwolę sobie, drodzy państwo, przy państwu wyjąć to, co otrzymaliśmy. Dorota. Tytuł to Pensées nocturnes, czyli myśli nocne i właśnie... Mademoiselle Dorota. Właśnie do tego tu jesteśmy, tak. Mademoiselle Dorota. No i dobra, Dorota, tego zacznę. Właściwie tematów, o których chciałbym porozmawiać, jest wiele. Zacznę od trzech pasjach, które mi się w tym wszystkim jednym łączą. Muzyka, śpiew, wokal, no i ten język francuski. To są trzy twoje podstawowe miłości? Można tak powiedzieć. Zaczęło się od tego, że zaczęłam śpiewać, jak miałam 7 lat i właśnie tutaj się uczyłam i występowałam w Białej. I kształcił mnie Marcin Kalicki, za co jestem bardzo wdzięczna, a też w Białej, to było chyba w amfiteatrze, usłyszałam koleżankę Dorotę Kuszewską śpiewającą po francusku i powiedziałam rodzicom, ja też tak kiedyś będę śpiewać, też tak kiedyś będę występować po francusku i zaczęłam się tego języka uczyć. Wyjechałam do Warszawy, do liceum i następnym krokiem były studia we Francji i tam szlifowałam język i oprócz tego poznałam niesamowitą Natalię Wilk, moją przyjaciółkę, z którą po prostu któregoś popołudnia stwierdziłyśmy, spróbujemy napisać piosenkę. I ona napisała tekst, ja później wróciłam do domu i sobie zaczęłam nucić. To były za każdym razem jakieś godziny nocne, trzecia, czwarta. Robiłam to bardzo cicho, żeby nie obudzić sąsiadów. I tak sobie właśnie nuciłam, jakieś tam minimalistyczne instrumenty na komputerze dodałam, ale że nie gram na instrumentach, no to, to musiałam sobie radzić używając tego, co mam, czyli głosu. I tak powstała większość tych piosenek, a rok temu, czy dwa lata temu, jeszcze kilka, chyba cztery, powstały kolejne. I bardzo chciałam przez wiele lat, no bo to już jakiś czas temu były te studia, i leżały te piosenki zamknięte w folderze na komputerze, usłyszało je może tam kilka osób i stwierdziłam, że nadszedł czas, żeby wypuścić je, zrobić je tak porządnie i właśnie to jest owoc prac zeszłego roku. Padło słowo
też chciałbym chwilę się zatrzymać. Marcin Kalicki. Mhm. W Białej Podlaskiej jest to osoba znana, nagłośnieniowiec, Bialskie Centrum Kultury, no ale właśnie również i on kształcił te swoje perełki, które właśnie, tak jak ty, wybrały tą dalszą drogę kariery dotyczącą wokalu i piosenek. Jak oceniasz z nim współpracę? Jak żeście się poznali? Jak cię naprowadził na pewne być może rzeczy, pewne wskazówki pierwsze? Właśnie on przecież udzielił. No i teraz, czy jest dla niego dozgonna wdzięczność? Oczywiście, że tak. Jest wdzięczność, są piękne wspomnienia, bo no, jakby pierwszy nauczyciel śpiewu, więc jak nie wspominać tych chwil dobrze. I właśnie pan Marcin zawsze uczył i był takim dobrym duchem, który pomagał, wspierał, bo ja byłam taką nieśmiałą dziewczynką i gdzieś to nadal we mnie jest. No i właśnie pan Marcin mnie w tym bardzo, bardzo mocno wspierał, uczył śpiewu, nawet napisał dla mnie kilka piosenek, co w tamtych czasach bardzo rzadko się zdarzało, żeby dzieci na konkursach miały piosenki autorskie napisane dla siebie, a tutaj były trzy. Jedna o wakacjach, druga nazywała się Kolorowa Piosenka, a trzecia to była o Andersenie, a tytuł chyba po prostu Andersen. I takie trzy piosenki właśnie skomponował i napisał pan Marcin. I jak się zaczęła cała ta przygoda ze śpiewem? Wyglądało to tak, że moja mama chciała, żebym zapisała się na lekcję tańca, pomyliły jej się dni i właśnie wtedy pan Marcin miał takie otwarty casting do swojego zespołu i oczywiście, tak jak już wspomniałam, byłam nieśmiała, nie chciałam, a pan Marcin mówi, nie no, chodź, coś tu zaklaszczesz, powtórz kilka dźwięków i okazało się, że fajnie. I w każdą sobotę rano byłam właśnie tutaj przy Orzechowej w Eurece i śpiewałam. Czyli to wymaga systematyczności. Jak najbardziej. I talent to jest jedna rzecz, ale bez pracy samym talentem się daleko nie zajedzie i trzeba dużo ćwiczyć. Moi wszyscy sąsiedzi wiedzieli, że śpiewam. Moi bracia mówili cały czas, droga, ile można, bo ja sobie ćwiczyłam te piosenki wszystkie i śpiewałam tyle, ile mogłam. No dobrze, marzenie. Czy to jest właśnie forma spełnienia marzenia? Jak najbardziej. Długo myślałam o tym, żeby tę płytę nagrać i też szukałam bardzo długo osoby, z którą mogłabym to zrobić, bo tak jak wspomniałam, nie jestem instrumentalistką. No i właśnie spotkałam Mikołaja Błaszczyka, który jest wiolonczelistą i oprócz tego zna się cudownie na nagrywaniu, na dodawaniu różnych instrumentów, aranżacji muzycznej i siedzieliśmy od 19 maja, bo wtedy pierwszy raz się spotkaliśmy, tak naprawdę do końca listopada i 2-3 razy w tygodniu po pracy mojej, bo jednak pracuję na co dzień w firmie i siedzieliśmy wieczorami, czasami do właśnie takiej drugiej, trzeciej w nocy i dłubaliśmy w tych piosenkach. Język francuski jest językiem niewdzięcznym. Ja tak to oceniam, aczkolwiek jest fantastyczny do przekazywania uczuć. Też tak oceniasz? Tak, i jak najbardziej język francuski jest cudowny, piękny, brzmi ładnie jak się mówi po francusku, brzmi jeszcze piękniej jak się śpiewa po francusku i Francja jest miejscem, w którym się też wychowałam w jakiś sposób, bo przeżyłam tam swoje studia, lata studenckie i tam wiele przyjaźni, miłości i tak dalej się wydarzyło, więc dla mnie Francja to jest piękny kraj, piękne wspomnienia z moich lat tam przeżytych. No i właśnie, po francusku nawet jak nie jest może tekst o miłości, to on i tak brzmi tak, jakby był o miłości, bo tam jest tyle emocji, w tym r i tak dalej. Więc na pewno ja się zakochałam właśnie, jak tylko usłyszałam francuski i chciałam bardzo mówić, śpiewać i do dzisiaj tak jest. Czy to brzmi dumnie? Widzowie sami ocenią, ja spróbuję. Mademoiselle Dorota. Tak, Mademoiselle Dorota i czy dumnie, nie wiem, ale oznacza to początek spełnienia pannę marzeń. Dorotę, tak. I dokładnie tak jest. I dokładnie. Wrócimy do tego krążka i do tej piosenki, do tego utworu. O czym jest ta pierwsza twoja pieśń? Bo no jednak francuski nie jest pospolitym językiem tutaj na Podlasiu. Mhm. Natomiast dziękujemy za materiał, który został na portalu Radia Biper opublikowany. Tam są
pewnego rodzaju wskazówki, kilka twoich złotych myśli, opinii, również jest kilka zdań dotyczących właśnie tego, jak powstawała muzyka, o tym, że chyba ta koleżanka pani, tak, wstała w środku nocy o 4:00, mimo że niewyspana, to wolała jednak nucić tą muzykę, zapisywać sobie, no, czy to byłaś ty? Znaczy to ja akurat sobie tam w nocy, bo ja jestem nocnym markiem, więc ja sobie na pewno to nuciłam i gdzieś potrafiłam, zasypiając, wymyślić sobie jakiś tekst tak na granicy snu i jeszcze jawy. I tak na przykład właśnie powstały pierwsze słowa do piosenki Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle, c'est que tu suis tout mes pas. I to mi się tak naprawdę przyśniło. Byłam na tyle świadoma, że wzięłam telefon i sobie napisałam te dwie linijki, jeszcze kilka, a resztę piosenki już dopisałam na drugi dzień normalnie. Ale jeżeli chodzi o pierwszą piosenkę, czyli single, to była piosenka Supplice. I Supplice jest tekstem właśnie Natalii Wilk o takim trochę pogodzeniu się z tym, że jeżeli my kogoś bardzo kochamy i ta osoba tego niestety nie odwzajemnia, to trzeba się z tym pogodzić. I to jest taka tortura wewnętrzna, tak? Bo jednak chcemy być tą osobą, chcemy ją mieć dla siebie i gdzieś tam to życie razem dalej widzieć i wiązać. Natomiast no, nie da się przekonać do miłości, jeśli jest tylko z jednej strony. No i właśnie o tym jest Supplice. Bardzo trudne filozoficzne tematy, nie wchodzimy w te szczegóły. Natomiast wejdę w szczegół taki. Dla kogo chcesz tworzyć? Dla kogo są te piosenki? Dla kogo są te piosenki? To są piosenki dla osób, które raz, że lubią język francuski, lubią słuchać muzyki, która może nie jest taką codziennością, którą słyszymy w radiu, bo to są piosenki popowe, ale troszeczkę jednak inne. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi słuchać nowych rzeczy i czasami troszeczkę eksperymentować z tym, co słyszy i nie zawsze musi rozumieć to, czego słucha, no to ta muzyka jest dla takiej osoby, a myślę, że głównie zrobiłam to dla siebie oraz dla moich najbliższych, ponieważ wiedziałam, że jeżeli nic z tymi piosenkami nie zrobię i one będą w takich tych pierwotnych formach na komputerze, to sobie tego nie wybaczę. Dużo jest takich artystów, którzy tworzą do szuflady. Ty postanowiłaś swoje piosenki opublikować właśnie i puścić w szeroki obieg. No i właśnie, Warszawa, piosenka francuska, no zdecydowanie inny rynek, osobowości, mieszkańcy, cała ta otoczka warszawska, nazwijmy to śmietanką. Czy już wiesz, jaki jest odbiór tego? Czy docierają do ciebie takie głosy? Docierają, ale myślę, że tak jak taki był trochę zamysł tej płyty, że robię ją głównie dla siebie i dla tych osób, które są mi najbliższe. I te osoby słuchają. I ja mogę trochę właśnie obserwować, w jakich miastach, w jakich krajach. No i Warszawa i Biała są na pierwszych dwóch miejscach i wiem, że są to osoby mi bliskie i one słuchają i to jest bardzo, bardzo dla mnie wiele znaczy. A jeżeli tylko te piosenki wyjdą gdzieś dalej i inne osoby je poznają, no to ja będę najszczęśliwsza na świecie, bo to, że ja to wypuściłam, to jest jedno, ale fakt, że ktoś po raz kolejny na przykład sobie włącza całą płytę czy poszczególne piosenki, to ja się nie mogę nie cieszyć, to jest tak fantastyczna rzecz. I dokładnie tak jest. Czy na kimś się wzorowałaś? Czy jest jakiś niedościgniony wzór, czy wokalistki polskiej, która śpiewa po francusku, czy typowo francuskiej wokalistki, która śpiewa i zrobiła furorę gdzieś tam na swoim rynku muzycznym we Francji? Czy na tym się wzorujesz? Czy po prostu robisz to, co lubisz? Wydaje mi się, że to są dźwięki, które gdzieś we mnie siedziały i oczywiście na pewno są jakieś... Są artyści, którzy wpłynęli na to, co w głowie mi się działo akurat gdy komponowałam te piosenki, ale wydaje mi się, że to jest dokładnie to, co leżało mi na sercu i się jakoś muzycznie objawiło. A jeżeli chodzi o takie
artystki francuskie, które bardzo, bardzo, bardzo lubię i których słucham na co dzień, to na pewno zespół Brigitte. To są dwie dziewczyny, które śpiewają bardzo minimalistyczne piosenki. Tam się nie dzieje oprócz dwóch głosów i piana albo, nie wiem, jakiejś delikatnej gitary, tam się nie dzieje wiele. I ja bardzo lubię takie klimaty, a ostatnio jeszcze absolutnie moim numerem jeden, jeżeli chodzi o piosenkę francuską, to jest Juliette Armanet. I ona fantastycznie pisze. Teksty są tak ładne, że docierają do mnie i za każdym razem, jak słucham jakiejś nowej linijki tekstu, i mam takie, och, tak, to jest dokładnie to, o czym myślałam. I jeszcze do tego Carla Bruni, która od wielu, wielu lat urzeka prostotą, a ja bardzo lubię prostotę. Wrócę na chwilę do wcześniejszej wypowiedzi. Oto mi uciekło, teraz chciałem właśnie to powtórzyć i podpowiedzieć, bo piosenki znajdziemy na serwisach streamingowych. One tam są dostępne. Dokładnie tak. Na wszystkich serwisach streamingowych. Ostatnio się dowiedziałam, że nawet w Chinach można posłuchać. Czyli Spotify, Tidal, YouTube Music i Apple Music. Tak, wszystkie te serwisy streamingowe, z których korzystamy, to tamte płytę można znaleźć i jeżeli na przykład ktoś nie ma subskrypcji, no bo nie każdy musi, no to wtedy wystarczy wejść na YouTube'a i pisać po prostu Mademoiselle Dorota i się pojawi cała płyta i pomimo kilku reklam można odsłuchać całości. Czy trudno jest na twoim przykładzie zaistnieć, wyjść ze ściankowości bialskiej, bialsko-podlaskiej i zaistnieć gdzieś dalej, w Warszawie, we Francji? Wydaje mi się, że akurat Biała wcale nie jest taka zaściankowa i wiele osób wyjeżdża do Warszawy czy do innych wielkich, większych miast, żeby się uczyć dalej, tak, czy na studia, czy później do pracy. A też znam osoby, które wracają do Białej i są szczęśliwe, więc nie patrzę na to w ten sposób, a Warszawa też jest miastem, które składa się z osób przyjezdnych. Ja jestem bardzo szczęśliwym słoikiem i za każdym razem, jak mam jedzenie od mamy, to jestem przeszczęśliwa. Więc wydaje mi się, że to nie ma żadnego znaczenia, ale jeżeli chodzi o takie wyjście poza krąg znajomych i rodziny, która słucha, no to tutaj już może być troszkę trudniej, jeżeli nie ma się wyrobionego nazwiska, znanego i nie bierze się udziału w programach telewizyjnych, które podbijają troszeczkę tę rozpoznawalność. To nie jest tak prosto, ale mam nadzieję, że kiedyś więcej osób będzie mogło słuchać, ale i tak te osoby, które słuchają, to są w moim sercu bardzo, bardzo mocno zakorzenione i jestem wdzięczna. No właśnie, to co będzie dalej, to jedno z marzeń spełnionych. Są kolejne? Oczywiście, że tak, więc ostatnio ukazało się takie wideo na YouTubie do jednej z piosenek, Technologie Moderne. To jest projekt właśnie Mikołaja Blaszczello, w którym zaprasza znajomych artystów i robimy takie, jakby jest nagranie piosenki, później wideo do tego. I mam nadzieję, że niedługo też mi się uda jeden albo jeszcze dwa teledyski do tej płyty nagrać. A kolejnymi krokami fajnie by było wyjść z tymi piosenkami i zacząć je wykonywać. Bardzo bym chciała. A oprócz tego myślę, że też w planach jest nagranie czegoś po polsku. Bo dlaczego nie? Polski również jest pięknym językiem. Znowu rozwinięcie pytania, które było już wcześniej. Pytałem właśnie o to, czy zostałaś zauważona, ale właśnie może to pytam. Czy pojawiają się telefony od, nie wiem, menadżerów, od znanych już muzyków, wokalistów, którzy zauważyli twój młody głos, twoją ekspresję, twoje właśnie wyjście gdzieś tam jako nową gwiazdę, która wschodzi i chcą nawiązać współpracę? Na razie jeszcze nie, ale ja jestem otwarta na absolutnie każdą współpracę i mam nadzieję, że takie rzeczy się przydarzą i że będę mogła śpiewać, bo to jest najfajniejsza rzecz, jaką mogę robić. Śpiewać i dzielić się. Wspomniałaś o braciach, o rodzicach. Na początku, tak jak wspomniałaś, no, mieli dość twojego śpiewu, ale teraz co? Szok? Nie, wszyscy wiedzą, że w tym kierunku to podążało. Dokładnie tak, a poza tym, jak nie pracowałam nad tą płytą, to gdzieś tam występowałam i wszyscy, absolutnie wszyscy mnie wspierają, przychodzą na koncerty, czy to jest właśnie rodzina moja kochana, czy znajomi, więc wsparcie jest i ja to bardzo doceniam. No ale no właśnie, Dorota, koncerty, przepraszam, ja
Słyszałam tylko o płycie, koncerty? Zdarzają się. Mam dwa projekty z fantastycznym pianistą Stanisławem Łopuszyńskim, gdzie gramy piosenkę polską. I tu są stare utwory w większości, czyli Kabaret Starszych Panów. Mieszka Osiecka, Wojciech Młynarski, gdzie naprawdę ten tekst jest najważniejszy i przekazanie tekstu jest bardzo ważne na scenie. I to jest coś, co kochamy robić i występować. I z tym występujemy, a oprócz tego mamy recital piosenki francuskiej z pięknymi utworami. I właśnie 12 kwietnia będzie koncert w Bielskim Centrum Kultury. Pięknie, już myślałem, że w Warszawie. Nie no, super, czekamy na to. Czy tu Marcina Kalickiego nauczyła się walczyć właśnie ze stresem, tą tremą na scenie? To pomaga? Tak, na pewno to były tutaj początki, bo tak, ten stres mi towarzyszył od dziecka i nawet kiedyś pamiętam, że nie chciałam wyjść na scenę, bo tak się stresowałam. A następnie moja druga nauczycielka śpiewu, najcudowniejsza Ludmiła Małecka, która bardzo, bardzo, bardzo szlifowała wszystko, od dźwięków po dykcję i wyśpiewywanie emocji, które są absolutnie ważne i podstawowe, jeżeli chodzi o wykonywanie piosenek. I ona z tym również walczyła i mam nadzieję, że i pan Marcinowi, i pani Miłce się to udało. I ten stres zawsze jest i on będzie i wiem, że nie minie, natomiast uważam, że ten poziom stresu, który mi towarzyszy przed wyjściem na scenę, jest zdrowy i jest oznaką szacunku do widzów. Bo jeżeli stresu nie ma, znaczy ja mówię tutaj o sobie, prawda? Jeżeli stresu nie ma, to znaczy, że gdzieś tam się po prostu wychodzi i śpiewa i cokolwiek się wydarzy, nie to się wydarzy. Nie traktuje się danego wydarzenia poważnie. Tak, tak. A dla mnie ten stresik przed wyjściem na scenę jest jak najbardziej potrzebny i wtedy czuję, że mi na tym zależy, tak? A jeżeli mi zależy, no to wkładam w to całe swoje serce i całą siebie. Ale jak już wejdę na scenę i zacznę śpiewać, to nagle nie ma stresu, nie ma żadnych myśli, że o, gdzieś tam zapomnę tekst, czy cokolwiek, po prostu jestem, śpiewam i czasami jest tak, że schodzę ze sceny i nawet nie mam. Nie wiem, że to było, nie wiem, godzina śpiewania, dla mnie to było 5 sekund i ten czas po prostu się nie liczy. Francja, wrócę tam, wracam tam? Francja, wracam bardzo chętnie i odwiedzam moich znajomych gdzieś tak raz do roku albo raz na dwa lata i jak najbardziej się z tego cieszę, bo mogę pojeść bagietki i croissanty, co jest cudowne i tego mi bardzo, bardzo brakuje. A czy na dłużej? Nie wiem. Ja jestem otwarta na wszystko. Mieszkanie w Polsce, mieszkanie za granicą. Co się wydarzy, to się wydarzy, a Francja jest bardzo, bardzo bliska memu sercu, więc jeżeli będzie to Francja, to dlaczego nie? I tam też śpiewać po francusku. Tak, ale też po polsku, bo jest duże społeczeństwo. Zapotrzebowanie? Tak, jakby w każdym mieście jest Stowarzyszenie Polaków i oni organizują sobie wieczorki, czy poetyckie na przykład, czy właśnie takie mini koncerty. I ja tak śpiewałam w Nancy we Francji, gdzie mieszkałam, kilka razy, a oprócz tego też miałam tak zespół mały i śpiewałam piosenki po francusku wakacje albo weekendami jakoś, więc. To ja myślałem, że ta płyta jest tylko twoim sukcesem, a w tym momencie widzę, że w ogóle źle się do rozmowy przygotowałem. Dobra, wyszła ta płyta, była zapowiedź teledysków, nawet w Chinach cię słuchają. No właśnie, jak ty to odbierasz? Cieszę się. Naprawdę. To nadaje wiatru w skrzydła? Oczywiście, że tak. Nadaje. To daje mi dużą satysfakcję, że coś, co zrobiłam, jest słuchane. I chcę więcej, bo chciałabym po prostu być otoczona muzyką nie tylko tworzoną przez innych, ale też tą tworzoną przeze mnie. I chciałabym się po prostu rozwijać, no bo oczywiście to jest owoc tego, co miałam w głowie, ale wydaje mi się, że z każdym projektem gdzieś jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia, o komentarze, które usłyszeliśmy od bliskich i od tych osób, które może którym się nie podoba. I to też jest dobre, bo na tym się uczymy, więc jak najbardziej. Czyli na krytykę jesteś też otwarta. Tak, jeżeli krytyka jest konstruktywna, to
To się przydaje. Jak byś zachęciła naszych widzów do tego, żeby jednak sięgnęli po Mademoiselle Dohota, znaleźli to na różnego rodzaju właśnie serwisach streamingowych i zechcieli poświęcić chociaż kilka pierwszych sekund, kilkanaście, żeby wciągnęło? No więc jeżeli tylko Państwo macie ochotę troszeczkę odpocząć przy muzyce, posłuchać czegoś innego i zrelaksować się, to myślę, że to są dobre piosenki, właśnie żeby tak sobie troszeczkę oczyścić myśli i te osoby, które zrozumieją teksty, no to zagłębić się w nie, a te osoby, które nie mówią po francusku, to mogą po prostu posłuchać dźwięków oraz kocich miałków, bo też tam są w trzech piosenkach miałknięcia mojego kota Radosława. No to czuję, że już teraz... Więc myślę, że każdy może odnaleźć jakiś fragment piosenki, która będzie odpowiadała jego nastrojowi w danym momencie. Czego, Pani Doroto, Pani życzyć? Dziękuję. Aha, czego ale życzyć? No, czego życzyć? Muzyki. No to nadal za mało? Tak, więc muzyki, żeby muzyka ona... Muzyka policzka. No tak, żeby była dookoła mnie i dookoła też innych ludzi, bo... Muzyka łagodzi obyczaje? Tak, a poza tym sztuka, nie tylko muzyka, ale też każdy rodzaj sztuki w pewien sposób otula nasze dusze i wtedy ten świat jest taki ładniejszy i doceniamy bardziej rzeczy, które się wydarzają. Dziękujemy za ten prezent. Dziękujemy za to, że zgodziłaś się porozmawiać z nami. To ja dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy i mamy nadzieję, że to nie ostatnia rozmowa z tobą. Ja również mam taką nadzieję. Jak umawiamy się, jak wrócisz po turnie światowym. Pasuje? Pasuje, ale wcześniej też mogę. Dobra, to trzymamy za kciuki. I trzymamy kciuki za to. I trzymamy za słowo. Drodzy Państwo, Radio Biper, Mariusz Maksymiuk i Dorota Sacewicz, płyta Mademoiselle Dorota. Dziękujemy, no i zostańcie z nami. Obserwujcie nas, lajkujcie Dorotę. To jest ważne. Dziękujemy pięknie. Les minutes transformées en heures, une, trois, cinq heures. La réponse se fait tarder dans mon ennui. Mes passions hystériques se réveillent, mes envies de meurtre veillent. Quel bon...